Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku, w drugim odcinku Drogi do Globala, grając tylko Diglem. I tym razem zaczynamy od Vertigo. Jak już widzicie w... no nie w rogu, na boku ekranu macie dodaną rangę, bilans. Mam nadzieję, że dobrze to policzyłem. Przypominam, że jest giveaway na kosę ciągle, nie? Tam taki filmik jest i w tytule macie tam losuje coś tam, nie pamiętam. Więc no koskę jednak wygrać, no to fajnie by było, a tam jest tych komentarzy naprawdę niewiele. Więc polecam sobie filmik zobaczyć i na przykład, no, tam zostawić jakiś komentarz czy coś takiego z tradingiem. Natomiast zanim przejdziemy do filmu, to czas na umiarkowanie krótką reklamę niemieckiej strony Skin Baron, która służy do kupowania i sprzedawania pomiędzy graczami za realne pieniądze itemków z CS-a, ale też z innych gier. W lewym górnym polecam sobie zmienić język i walutę na polskie. No i żeby zacząć zakupy, wystarczy kliknąć w link do Skin Barona, na przykład w opisie mojego filmu, zalogować się przez Steama, podać wasz adres wymiany Steam, no i to wszystko. No i na Skin Baronie macie oczywiście ceny o wiele niższe niż na rynku Steam, ponieważ tutaj operujecie wartościami skinów w realu, a nie w zamkniętym obiegu steamowym, więc jeśli chcecie kupić skina, to możecie po prostu wpisać jego nazwę w wyszukiwarce, albo skorzystać z filtrów, tak jak tutaj widzicie, ja sobie wybrałem rifle, najpiękniejszy skin do kałaszka, potem w filtrach po lewej stronie na przykład dałem trade locka na max 3 dni, jakość field tested, stat track, no i powiedzmy jeszcze sortowanie według najniższej ceny. Jak już sobie wybierzemy skiny, dodajemy do koszyka, następnie przechodzimy do koszyka, klikamy dalej, no i tutaj mamy kilka form płatności. Możemy zapłacić za pomocą balansu Skin Baron, PaySafe Card, no i Zen, czyli G2A Pay, które zawiera w sobie takie opcje, jak tutaj widzicie. Natomiast jeśli chcecie na przykład dokładnie wiedzieć, jakie są koszty i prowizje, to wchodzicie sobie w FAQ i tutaj macie wszystko ładnie wypisane. Na przykład widać, że możecie sobie doładować balans Skin Baron przelewem bankowym bez prowizji. Więc wracając, kiedy wybierzemy formę płatności, wybieramy sobie jeszcze, czy chcemy item otrzymać w formie wymiany na Steama od razu, czy może zachować go póki co w ekwipunku Skin Barona, co jest oczywiście jedyną opcją, kiedy kupujemy skina jakiegoś z tradelockiem. No jak tylko tradelock znika, to wtedy go sobie wypłacamy. Natomiast jeśli chcemy sprzedać skina, to trzeba wypełnić podstawowe informacje osobowe, to jest wymóg prawny. No i to tyle, wchodzicie w FAQ, wybieracie itemek, ustalacie cenę, ten suwak wam bardzo sprawnie podpowie, jaka cena będzie, jak dużą okazją na rynku, no i gotowe. Jak ktoś go wam kupi, to hajsik potem możecie sobie wypłacić przelewem bankowym na konto. No i prowizja od sprzedaży na Skin Baronie wynosi 15%, a w przypadku transakcji prywatnej, czyli niewidocznej na markecie, jak już macie jakiegoś kupca, to 7,5%, czyli połowa. No i to jest chyba tyle informacji, Skin Baron jest bardzo przejrzysty i odpowiedzi na jakiekolwiek inne wątpliwości znajdziecie niewątpliwie w sekcji FAQ. No i to jest to. Polecam stronkę, link macie w opisie, a my przechodzimy już do filmu. Halo, halo. Halo. Nie wiem, czy my mutowali, ale mówią. Na Silvery to dużo. Jak widzicie, ustawiłem sobie tak Full HD, nie dlatego, że to jest moja nowa żelka, ani że zamierzam na niej grać. Tylko tak po prostu, żeby było ciekawiej. Tu są Silvery, to jeszcze się można wybawić. Uważam Vertigo za mapę kiepską do grania, to tak biorę bardziej z serii HS Only, uważam kiepską do grania Diglem i tak dalej. To jest dobre do grania Diglem i spamowania w ciało, ale jeśli chodzi o grania na hedziki, to troszkę mało covera w wielu sytuacjach jest. O, siadło nawet. Pewnie nie. O, też mi headshot, dobra, to są ace, co? O kurde, zrobiłem tego binda na gaszenie smoka. Jakoś mi tą animację Digla zatrzymała, co jest ciekawe. No to sam, czemu nie mówić, czemu, blin, jak nie znałem, to po prostu idzicie, blin, w tej czropi, blin. Da, da. Kurde, no awupkę, no. No mogę w stópki strzelać. Oh no, sorry. No i ty, hamie rudy. Co on tu pikuje? Tu jest, oj się przestraszyłem. Ten gość jest, patrzcie, 11-2. On mnie zawłupił już parę razy. To jest jakiś potężny zawodnik, proszę państwa. O, potężny. Ci gościa na B są ewidentnie tutaj do kliknięcia, proszę państwa. Ten co sam myślał? Tu się... Nie! O mój, to jest właśnie ten Mołotow, to jest dokładnie ten Mołotow, który... Nie, to jest taka zasłona, wiecie, żeby nie było nic widać. I on to rzucił po to, żeby tego smoka było, można rzucić w to właśnie miejsce. To są rzeczy, które... To jest tak zwane podziemie CS-owe, to są zagrywki, których po prostu się nie spodziewacie. Ale one są po prostu te dwa kroki dalej. Żarty żartami, ale gość kręci 15 fragów, a my przegrywamy 5-2. No.
nie, z motor dałem. Stał w miejscu, dziękuję. Kurde, ja myślałem, że on... No, time! Ja myślałem, że on się nie rusza. Ja myślałem, że on kuca wstaje i on defuje. Close left. Czemu oni skaczą? Ciało go. He's coming from the left, minus 50. One more behind. Cheater on fire. Cheater. Ci obądź czymś. Ci obądź. Co? Nie sprawdził mnie, czyli tam jakiś chyba cheater raczej nie? A ten gość się zabił. Nice. On gada jak Forest, ma głos. No dobra. Ile gość nastrzelał? 31. Jeden bez jego. Sprawdził, nie było mnie, okej. Okay. Zabijam go. One teaspoon. Missed. No i dobra. 4K tutaj ładnie spawnowane w ciało pod koniec. No jest. Był tu. Powolny pik mój celownik. Cały czas mi tak dochodzi. Teraz white wing. Pan mid? Jak to trade? Nie macie gościu ruski. 4K again on mid, to jest dobra miejscówka jak widać chyba. 32 fragi, o już pobiliśmy rekord, ale jeszcze troszkę run zostało. No, head is tigla od silverów. I no! A to już nie jest przeciwnik. Kucamy co? Wait a second, guy. Take it like this. No i pięknie. Mamy 13, patrzcie. Jedna rundka. No to niezły kumbek. Gość coś z kas tutaj nam, ruski kolega. No dla jakie staki teraz ustawimy? Taki mały celownik. Nice. He's here 86. Co tam się dzieje? What? I hit him! That man is 81. Last one should be there. Flashing. Nope. Nice. Oj, dobra, jest 40. Tu mi. Co nie wiem, tam się dzieje? Wojna czy co? Słuchajcie teraz. No co? Co tu się dzieje? One CT. Past him, CT. Co tu się dzieje? A ten jak na mnie wydarł, nie? Bo ten 3 fragi zakręcił. I zakręcone 3 fragi to już taki musi... Idiot na mnie jak leci reć, bo ja przed niego wszedłem wtedy na tego mida i on we mnie strzelał, nie? No, ta runda jest sponsorowana przez MF23. Best teammate, dude. Oh.
To było ładne. What the fuck, man? Nice. What the fuck was that? To było fajne. To były silvery, ale to było takie... Frag mówi Worfy. 45 strzeliliśmy. Po 8 winie nie ma już pierwszego rank upa. A, no i wszystko jasne. No, no to wszystko pasuje. Ja mówię taki smooth z Golda z takim XD na twarzy, no ale to faktycznie, no Gold tam jedna ranga wyżej, nie? Hello? Oj. A, pójdę. Paka tam leży? Czy na mam już? Nie wiem, no. XD? Ja muszę tego mieć dopiknąć. Mamy full HD. Musimy wykorzystywać to, bo wszystko widać w końcu. Mały celownik. On nie jest super na większość dystansu, ale na daleko. Jest super, nie? No time. Także za mała broń, nie? Kosa? No to ich tutaj ładnie wykosiłem. Wracamy do meczyku, proszę państwa. Co? What? No kurde. Co to jest za setup? Oni chyba nie wiedzą, że kiedykolwiek ktoś dał smoka na Inferno na CT, dlatego tak właśnie stoją. Co? That was nice. Report. Nie dziwię się. Dam może snacksowego, co? Krabs. Green. No nie! Dobra, daj na nie. Weź, jak ma YouTube channel. Oj, on tu jest! Long. No dajcie na nie i nie róbcie sobie jaj, przecież wam bronię rzucam. No, a dostałem za 0 HP? No, jest coś za dobre, litra, proszę państwa. Oj. No dobrze, to jest instant hit pierwszą kulką, to nie jest silver. Zara kick poleci. Zwoń się, że jadłem. Head przez smoka z Lila, Rafael. Okej. Dobra, jest 8-7. Teraz powinno być bardzo prościutkie. Jest 3 fragi, nie ma źle. Aj, w biegu. City. Nara, tak się zapatrzyłem. Było spoko. No dobra, mamy 30 fragów. One was city, one... Ekwir, go away. To było ładnie. Czekaj, czy ja nie zabiłem w poprzedniej rundzie tego gościa, co skakał? Jaki head jadę? Fajny flick. Ten smoke znowu, no dajcie spokój. Nie no, heady chodzą w tych gości. Nie, dobrze.
No w biegu mnie trafił ten gość. No dobrze, mamy 36 fragów, ładny meczyk, fajne headziki, zizi. Jestem ciekawy, co z tym Rafaelem. Ranka mamy, dobra, jest gicior. Jezus, poważny poziom już był, widzicie. Halo? Ale dobra, już nie muszę tego szumu w bonusie dostawać od ciebie. Przywitałeś się? Dziękuję, to wszystko. Ajaj. Aj. Za dużo, za dużo biegają. Nie, zabiję. Defuse. Nie ma szans. Stack. SD, okej. Okay. Dobrze. Nie, to ugram to z tym ogniem gry. Nie! Behind. Save. Lol. I didn't see time, sorry. I'll try to kill him. What? Yes. Now you are thinking. Now you are thinking I'm cheating. You can check my YouTube channel. Nie to. Мужчина. I'm not cheating seriously. Мальчики. Киса. Бегу мне там с того угла. О. А чи? Через смог, и второго прошел через первого. Не пикает мне? А, цваняк тен тутер, цо? Так с дигла, куда я себе играл, смотри. Guys, please. Watch the demo after the match. I'm not cheating. You can also watch my YouTube videos. It's a challenge. No i kurde! Heads digla od Silvera dostaje. A ci co robią? YouTube'a sprawdzają. XD. I'm sorry. Easy. Co? I'm sorry? Coś. Przeprasił? No! Sorry. Jeszcze go zabiję te 2000. Ale co sobie ci moi, jak oni co sobie? W tym meczu chyba, no nie wiem, z dwóch z tych czterech co najmniej strzela w taki sposób właśnie. Dobra. Dobra. Nie zdąży, nie? Nice. Dobra, dobra. Ten tutaj jest coś dobry z tego digielka. No, ale przynajmniej jest głównie tylko z diglem. 18 fragów. Nie wiem, co za zawodnik jest. O, ten celownik sobie od niego weźmiemy. I przy okazji pomysł na kolejny filmik mam. Pościg. No dobra, 7-8. Zobaczymy, czy z tego celownika coś mi się uda ugrać. A ten meczek da się przegrać, ja mam naprawdę takich butów. Nie! Co on zrobił? Boż, oni mnie wkurzają dziwność teammate w tym meczu, to jest przesada jakaś. No i przeskanował mnie, no co on? 11-8. No patrzcie jak oni giną! Nie mogę.
Nie mogę, naprawdę, nie? Nie da się tu nic zrobić w tym meczu. Autentycznie z tego digielka. Tamci grają 4 AWP, ja z digla nic. Ale mnie to wkurza ta sytuacja, nie? Left. Nice. Dobra, może comeback się uda jeszcze, 10-14. Ciężko będzie, bo to jest bardzo... Wszystko zależy od tego, czy oni nie zginą w taki randomowy sposób. Co? No co wy robicie? No jedźcie! No co z... Pod oknem, ciśniemy ich. Dobra, nie ma przegranej jeszcze. Eps. My to przegramy, nie? Zaskanujemy gość. Nie mam szans. Dobra, udało się. Bombay. Nice. Go back blue. Mówię mu go back. Tam jest. No, nie, to nie Silver. Nie, my to przegramy. Ten seconds. Każdy, kto zniął ciebie, na paku. Ten mu śpiewa. Ja pierdzielę, co to jest. On to ugra. Nie wierzę. Ale ten gość to nie był Silver. Co to było w ogóle? To był albo jakiś cheater, albo jakiś smurf. Jak on sobie z połowy tych fragów z Dgielka nastrzelał. 15-15, udało się. Dobra, więc mam nadzieję, że właśnie filmik podobał. Jeśli tak, łapka w górę, subik. I co, no, do zobaczenia w kolejnych filmikach, trzymajcie się, na razie.